dziękujemy. Zostało już mało czasu. Ja się nazywam Maciej Trojan i pozostało mi opowiedzieć o czwartej specjalizacji i o tym, czym się my zajmujemy. Ale muszę powiedzieć, że koledzy bardzo dobrze pokazali do tej pory, czym zajmuje się psychologia. No, że jest to w pewnym sensie nauka o umyśle, natomiast ten umysł może być badany w bardzo różny sposób, bo psycholodzy społeczni na przykład badają raczej interakcje tych umysłów między sobą. Neuropsycholodzy z kolei bardziej zaglądają do mózgu jako maszyny, w której ten umysł znajduje się. A psycholodzy kliniczni pokazują, jakie siły, prawda, tkwią w tym umyśle, które mogą być destrukcyjne albo pozytywne. A my zajmujemy się czymś najważniejszym, oczywiście. Ale żeby nie przeładować Państwa, bo już Państwo są zmęczeni, powiem jakby ogólnie, dlaczego tutaj, na psychologii w Toruniu, psychologia innych gatunków, psychologia porównawcza, zajmuje takie ważne miejsce. To jest Platon, tak? Kiedyś Platon wiódł taką dysputę z Diogenesem o najkrótszą definicję człowieka. I Platon ją wymyślił. Powiedział, to jest naga istota chodząca na dwóch nogach. Krócej się nie da opisać człowieka, tak? A Diogenes podobno przyniósł kilka dni później oskubanego kurczaka i wypuścił go w akademii, krzycząc, o, to jest człowiek Platona. Bardzo nieładnie postąpił Diogenes, pozbawiając piór kurczaka, ale rzeczywiście definicja była spełniona. Nagi na dwóch nogach. Platon nie miał wyjścia, musiał zredefiniować pojęcie człowieka. Pomyślał chwilę i powiedział, to jest naga istota na dwóch nogach o szerokich paznokciach. A to miało odróżniać, prawda, a człowieka od innych istot. I tak naprawdę historia nauki, a szczególnie historia psychologii pokazuje, że my bardzo często w ostatnim stuleciu redefiniowaliśmy człowieka na nowo. Dlaczego mamy problem z definiowaniem człowieka jako takiego? Otóż najlepiej zobrazuje to przykład tej osoby. To Alfred Wallace, współtwórca teorii ewolucji. Mniej znany, poprzez swoją skromność ustąpił pola Darwinowi, ale można by powiedzieć bardziej genialny, bo samą teorię ewolucji opisał w 2 tygodnie i wysłał do Darwina gotowy list w tej sprawie, podczas gdy Darwin przecież pracował latami. Ale Wallace przeszedł do historii nauki jeszcze z jednego powodu, mianowicie dzisiaj w naukach behawioralnych istnieje tak zwany problem Wallace'a. Na czym on polega? Wallace odkrył teorię ewolucji, opisał ją, ale nie mógł wierzyć, że ludzki umysł powstał tą drogą. Mówiąc krótko, on to opisał tak, że gdyby ewolucja prowadziła także do wykształcenia umysłu, to umysł by człowieka trochę lepszy od umysłu małpy, a jest dużo lepszy. A Wallace nie był religijny. Jego problem polegał na tym, że jakby nie umiał zastosować teorii ewolucji do końca. I to jest w naukach behawioralnych tak zwany problem Wallace'a. Na niego chorują na wielu uniwersytetach, szczególnie humaniści, tak? A szczególnie także ludzie zajmujący się naukami społecznymi, także psycholodzy. My strasznie lubimy czuć się lepsi od innych gatunków, czuć się taką szczytem góry, tak? Ewolucję pojmujemy jako szczyt góry i człowiek jest po prostu tym najlepszym możliwym gatunkiem, a nasz umysł jest już po prostu wybitnym osiągnięciem i w zasadzie nie wiadomo skąd się wziął. Naprawdę pełno jest osób, które kiedy się zapyta, czy teoria ewolucji coś dla nich znaczy, mówią tak, oczywiście,
ale tak naprawdę rozumieją ją do połowy. Człowiek jest ciałem z rzędu naczelnych, ale jego umysł wziął się nie wiadomo skąd. Otóż dla nas tak nie jest. Pokażę Państwu taki przykład, jak się zmienia oblicze myślenia o ludzi w XX wieku. To jest ilustracja Neandertalczyka. Kości Neandertalczyka zostały znalezione w połowie XIX wieku po raz pierwszy. To jest ilustracja z roku 1906. Tak rysownik wyobrażał sobie Neandertalczyka na podstawie mniej więcej, prawda, tych skamieniałości, które były znalezione. No widzimy w gruncie rzeczy małpoluda. Powiem więcej, ten małpolud tak był traktowany przynajmniej do połowy XX wieku. Prymitywny, brak inteligencji, tylko siła, musiał ustąpić Homo sapiens. To nie ulega wątpliwości. Badacze, którzy robili badania, na przykład archeolodzy, pokazywali, oto są narzędzia wytwarzane przez naszych przodków, przez człowieka współcześnie, prawda, anatomicznie współczesnego, a to są narzędzia wytwarzane przez Neandertalczyków i pokazywali po prostu jakieś no, dużo słabsze, a źle zrobione toporki ukruszone itd., itd. Wszystko pokazywało, że jesteśmy lepsi. A w roku 2010 przebadano już cały genom Neandertalczyka. Pod kierunkiem jednego szwedzkiego naukowca w Instytucie Maxa Plancka opisano. To była oczywiście strasznie latami trwająca praca, bo trzeba było zrekonstruować genom, który był, prawda, w kawałkach, można powiedzieć, odzyskiwany z różnych kości. I co się okazało? Okazało się, proszę Państwa, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, kiedy myśmy już wyszli z Afryki i spotkaliśmy Neandertalczyka, który żył w Europie kilkaset tysięcy lat przed nami, to zaczęliśmy się krzyżować. Po drugie, nawet jak już ten Neandertalczyk wyginął, to te ślady neandertalskie w nas zostały. Tylko my o tym do tej pory nie myśleliśmy, że nasza biała skóra jest po prostu niczym innym, jak najbardziej neandertalskim przejawem naszego bycia. Nasze proste włosy, zwłaszcza blond i rude, niebieskie oczy. Gdybym miał opisać Homo sapiens, to musiałbym wskazać na mieszkańca Kenii, który jego przodkowie nigdy nie opuszczali Afryki. Oni się nie przemieszali z neandertalczykami, tak? W związku z tym odkrycie jest szokujące, bo każdy z Państwa na tej sali ma 2% genów neandertalskich, a gdyby wziąć pod uwagę złożenie wszystkich, to mamy razem, ludzie noszą ze sobie wciąż 30% neandertalskich genów. I jak dzisiaj wygląda neandertalczyk w muzeum? Wygląda zupełnie inaczej. Już nie jest małpoludem. Jest bardzo blisko wyglądającym człowiekiem, Homo neandertalis, ale w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że współcześnie mielibyśmy problemy z rozróżnieniem ich na ulicy. A co ciekawe, okazało się, że jak się wnikliwie robi badania, bez uprzedzeń, bez założenia a priori, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy najważniejsi, my jesteśmy wspaniali. Okazało się, że archeolodzy poprzednich lat badali prawdziwe narzędzia człowieka anatomicznie współczesnego i odpady produkcyjne neandertalczyków. Mówiąc krótko, nie znajdowano narzędzi, tylko te narzędzia, które podczas produkcji no, nie wyszły, więc je po prostu wyrzucano. Kiedy przeanalizowano prawdziwe, gotowe i używane narzędzia odnalezione od neandertalczyków, to okazało się, że one niczym nie ustępowały narzędziom, które tworzyli ówcześni ludzie. Więc kiedy dzisiaj patrzymy na neandertalczyka, to patrzymy na kogoś, kto tak naprawdę
miał własną kulturę, wytwarzał narzędzia, miał różnego rodzaju rytuały, chował zmarłych i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inny punkt widzenia, który pokazuje, jak wiedza się zmienia w zależności od punktu wyjścia. A my dbamy tutaj o to, żeby nie mieć uprzedzeń, bo uprzedzenia też mogą polegać na tym, że będziemy właśnie się traktować jako lepsi od innych. Dbamy tak naprawdę o tą działkę psychologii, którą wieki temu przepowiedział ten człowiek, William James. W zasadzie można powiedzieć ojciec amerykańskiej psychologii, ale tak naprawdę ojciec funkcjonalizmu psychologicznego. To funkcjonaliści pierwsi zwrócili uwagę, że jak się bada psychologię człowieka, to tak naprawdę trzeba badać psychologię wszystkich istot, dlatego że właśnie mamy ewolucję. Więc wszystkie cechy człowieka nie wzięły się z powietrza, nie wzięły się znikąd. I to dotyczy zarówno jego ciała, jak i jego umysłu. A więc to dzisiaj mamy takie sytuacje, w których na przykład jak w japońskim laboratorium w Inuyamie, w Instytucie Badania Naczelnych, uzyskano wynik, który pokazuje, że szympansy w zadaniu na szereg liczbowy, w zadaniu na kompetencje numeryczne, mogą mieć prezentację tych liczb i wyłączyć je po kolei w czasie 200 milisekund. To znaczy po 200 milisekundach te liczby znikają, a one i tak pamiętają, gdzie one były i są w stanie z pamięci nacisnąć kwadraty w tych miejscach występujące i zgasić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten wynik po prostu jest nie do uzyskania przez ludzi. Bo tak, to jest wynik. Szympansy mają pamięć fotograficzną, dużo lepszą w tym zakresie niż nasza. I co zrobiono w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych powstał specjalny zespół naukowców, który chciał wyszkolić ludzi, żeby oni uzyskali lepszy wynik niż szympansy. To się oczywiście nie udało, ale ten Solomon Sosawa się łapał za głowę, jak to słyszał. Prawda? Po co? Dlaczego mamy przekonanie takie, że musimy po prostu być we wszystkim lepsi i jeżeli tylko uzyskamy jakikolwiek wynik, który to neguje, to natychmiast trzeba po prostu zewrzeć szeregi i pokazać, nie, tak nie jest. Więc dlatego tutaj powstał Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej. I niewątpliwie wraz tutaj z koleżankami z zespołu, czyli z Judytą Bulatowską, Julią Sikorską i Eweliną Wodarczyk, pracujemy po to, żeby Państwo mieli od samego początku jako psychologowie w głowie taką myśl, że ewolucja umysłu jest czymś bardzo ważnym. I nie można właśnie traktować ewolucji w ten sposób, że owszem, ciało to tak, ale umysł to nie. Umysł człowieka jest wybitnie inny niż umysł innych gatunków. Nie, nie jest wybitnie inny i tak naprawdę badania ostatnich 100 lat pokazują, że bardzo dużo cech poznawczych, umiejętności poznawczych jest ewolucyjnie starszych niż nam się wydawało. Prawda, że one są takie szczególnie ludzkie. Więc przesuwano te definicje człowieka, że prawda, a to był człowiek prawda, tworzący narzędzia, no wiadomo, że nie tylko człowiek tworzy narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Przesuwano te definicje człowieka zupełnie tak naprawdę niepotrzebnie, dlatego że my musimy rozumieć, że po prostu jesteśmy innym gatunkiem, nie lepszym czy gorszym, tylko innym. Więc dostają Państwo tutaj wiedzę, także właśnie z zakresu ewolucji umysłu i ewolucji zachowania, bo nie wyobrażamy sobie tego, żeby dobrze wykształcony psycholog nie miał tych podstaw. Żeby nie był, prawda, takim psychologiem do połowy z problemem Wallace'a, który będzie tworzył jakieś artefakty teoretyczne. I to jest niewątpliwie jedyne takie miejsce w Polsce. To znaczy zakłady, w których prowadzi się badania ze zwierzętami na jednostkach psychologicznych są dwa. Są w Warszawie i w Toruniu. Z Warszawy pochodzą tutaj trzy osoby, czyli Julia i Judyta i ja.
Ewelina pochodzi z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż jest też stosowany aspekt naszej pracy. Oczywiście, że patrząc obiektywnie, dużo więcej zadań, czy dużo więcej pracy stoi przed osobami, które wybiorą poprzednie trzy specjalizacje, czy społeczną, czy kliniczną, czy neuropsychologię. Nasza specjalizacja i nasz aspekt stosowanych działań jest na pewno skromniejszy. Niemniej jest potrzebny. Znaczy, potrzebni są ludzie wykształceni w takim kierunku, aby umieli pracować ze zwierzętami i rozwiązywać problemy innych gatunków. I mowa tutaj nie tylko o dużej liczbie zwierząt, które są w gospodarstwach domowych, czyli zwierzętach domowych, czy udomowionych szerzej, mam tu na myśli konie też, ale także pracę ze zwierzętami w ogrodach zoologicznych, które tworząc sztuczne habitaty, często nie zapewniają odpowiednich potrzeb innym gatunkom. Jak również najważniejsza grupa zwierząt, bardzo zaniedbana, to jest grupa zwierząt gospodarskich, hodowlanych. One tak naprawdę są w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o realizowanie własnych potrzeb. Proszę Państwa, w 2012 roku większość naukowców zgodziła się i w Cambridge podpisało taką deklarację, że wszystkie ptaki i ssaki to są w zasadzie zwierzęta posiadające świadomość. A w przypadku płazów i gadów trudno powiedzieć, tak, i zwierząt jakby starszych filogenetycznie. Ale to są przełomowe treści w porównaniu do tego, czego uczono ludzi jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Drugi aspekt stosowany dotyczy człowieka, bo przebywanie ze zwierzętami oczywiście wpływa na psychikę człowieka i tak jak tutaj mówił profesor Czakowski, jak kolor pigułki może mieć znaczenie w przypadku udanego leczenia, tak kontakt ze zwierzęciem może również wpływać pozytywnie na przebieg terapii, czyli ten aspekt stosowany drugi polega na tym, że Państwo mogą się kształcić w jako psycholodzy kliniczni, którzy będą używać potem w pracy kontaktu ze zwierzęciem. Głównie chodzi nam tutaj oczywiście o psy oraz o konie. Abstrahując od tego, oczywiście także liczymy na to, że w procesie kształcenia część z Państwa będzie chciała dalej zgłębiać tajemnice umysłu innych gatunków niż człowiek, a więc rozpocznie też karierę naukową w tym kierunku, bo tak naprawdę bardzo mało osób w tym kraju się tym zajmuje. Można policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę naukowców, którzy reprezentują tą dziedzinę. To tyle krótko, bo już jest godzina 13. Jeżeli będą jakieś pytania, to już po prostu zapraszam tutaj do katedry, na wszystkie chętnie odpowiem. Dziękuję Państwu i dziękuję w ogóle w imieniu koleżanek i kolegów za przybycie dzisiaj i zachęcam jeszcze do zadawania pytań już nieoficjalnie po spotkaniu. Dziękuję.